Dzień dobry, witam serdecznie. 2 listopada 2017 roku, 9 czasu polskiego, właśnie minęła. Ja mam na imię Piotr, witam serdecznie w kolejnej, czy na kolejnej sesji analiz na żywo przygotowanej przez firmę Tikmil. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawy dzień przed nami. W dniu dzisiejszym prawdopodobnie z perspektywy funta, jeśli chodzi o Bank of England, ale również ewentualnie z perspektywy dolara, a mianowicie jeśli chodzi o nominację, taką oficjalną nominację na nowego szefa Fedu. W przypadku tej nominacji powinniśmy informacje z Białego Domu otrzymać w okolicach godziny 20 czasu polskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I wtedy ewentualnie będą szanse na to, że coś zobaczymy na dolarze pod koniec dnia. Tak jak wspomniałem wcześniej, Bank of England jeszcze wcześniej, teraz podczas naszego spotkania, dane PMI w Europie. Kilka ciekawych rzeczy od ostatniego naszego spotkania miało miejsce, o tym sobie również powiemy. Zanim o tym wszystkim, krótkie ostrzeżenie o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności w produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. OK. Jeśli chodzi o poprzednie nasze spotkanie przed Europejskim Bankiem Centralnym, podchodziliśmy pod Europejski Bank Centralny z krótkimi pozycjami na euro-dolarze, które częściowo, no to jakby żadne odkrycia Ameryki nie będzie, częściowo były realizowane. Całość po Europejskim Banku Centralnym została zamknięta, coś tam w okolicach, no to chyba można nawet sprawdzić, coś w okolicach 16.50. Zaraz to sobie spróbujemy ogarnąć. Tak jest. Euro-dolar z 18,27,5 to było jakoś z bardzo bliskim stop-lossem, częściowe realizacje. Wszystko odbyło się tak, jak odbyć się powinno. Wspominam o tym dlatego, że potrzebuję tutaj posprzątać te nasze kreski z poprzedniego spotkania. Zanim zaczniemy z wyższego horyzontu czasowego mówić o euro-dolarze, to tutaj ja tylko dwie rzeczy z krótkiego horyzontu czasowego, a mianowicie z perspektywy intradayowej mieliśmy w czasie sesji azjatyckiej próbę wyjścia powyżej 16,55, 16,60. Jeśli chodzi o kolory, przypominam i odsyłam do pierwszego naszego spotkania w ramach sesji na żywo z Tikmil. W pierwszym nagraniu tam są omówione zarówno kolory, które kolory co oznaczają, jak i same podstawowe kroki związane ze strategią, którą tutaj, o której sobie tutaj mówimy, w postaci potencjalnych stref popytu i podaży. Jeśli chodzi o intradayowo euro-dolara, bardzo będzie mnie ciekawiło zachowanie się w chwili obecnej, cofnięcie do tego bloku tutaj zaznaczonego, bo to z tego miejsca pomarańczowego doszło do próby ataku i wybicia. No, tych tutaj trzech szczycików. Pytanie, na które będziemy próbowali sobie znaleźć odpowiedź w chwili obecnej, to jest kwestia tego, czy to było tylko poszukanie stop lossów przed kontynuacją do spodu, okay. Czy mimo wszystko to będzie coś więcej i z perspektywy, za chwilę sobie przejdziemy na jeszcze krótszy horyzont czasowy, i z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego, przepraszam, czy to jest tylko powrót, retest potencjalnego popytu, zanim rynek poszuka odrobinę wyższych poziomów w kierunku 1,17. To wszystko odbywa się w ramach dwóch potencjalnych głów z ramionami,
Jeśli chodzi o euro-dolara, to mówimy o tej dużej głowie z ramionami i o tym sobie rozmawialiśmy poprzednim razem, ale mając na myśli drugą głowę z ramionami, mam na myśli odwróconą głowę z ramionami na indeksie dolarowym. I wiemy, że euro-dolar w tym koszyku jest najcięższy, w związku z czym zmiany, które mają miejsce na euro-dolarze, albo no to jakby najbardziej są widoczne z perspektywy koszyka dolarowego. I w ramach tej odwróconej głowy na indeksie dolarowym tam jest kwestia ewentualnie retestu linii szyi. Podobnie może mieć miejsce tutaj sytuacja na euro-dolarze i stąd to, o czym sobie mówimy z perspektywy wykresu intraday, stąd jakby moje zainteresowanie obecnymi poziomami, kwestia jak dolar zareagował w dniu wczorajszym, było to bardzo krótko, tuż przed zamknięciem rynku, jak zareagował dolar na informacje takie prawie że potwierdzające, że dzisiaj z Biały Dom zaprezentuje pana Powella jako kandydata i dolar stracił na wartości, podczas Azji była próba kontynuacji i jakby biorąc pod uwagę zachowanie dolara, również po decyzji Rezerwy Federalnej, jeśli chodzi o stopy procentowe, to kwestia ewentualnie właśnie próby przetestowania tej linii szyi z perspektywy wykresu dziennego, jeśli sobie mówimy tutaj o głowie z ramionami, no i tutaj wpisywałoby się to w test okolic 1,17 na euro-dolarze, zanim ewentualnie pałeczkę spróbują przejąć tradujący na spadek wartości, na kontynuację, tak, jeśli chodzi o tą głowę z ramionami. W przypadku euro-dolara według mnie, tylko będziemy sobie o tym mówili, schodząc na niższe horyzonty czasowe, w przypadku euro-dolara wydaje mi się, że tutaj kwestie związane z tym, że tak naprawdę obie strony mają argumenty w rękach, zarówno tradujący na wzrost wartości euro-dolara, jak i tradujący na spadek wartości euro-dolara. Ja powiem tak, z perspektywy tego mojego podejścia, ta głowa z ramionami na euro-dolarze, broń Boże, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale zaksiążkowo wygląda, żeby tu nam się coś nie zdarzyło. Ja nie mówię, że my nie wykonamy do końca tej głowy z ramionami, no bo to byłoby najprostsze rozwiązanie, a wiadomo, że najprostsze rozwiązania to są te najlepsze, natomiast jakby za bardzo klarownie ta głowa z ramionami wygląda. Ale zanim będziemy kończyć tej głowie z ramionami, to ja tylko powiem, czego tutaj szukam z perspektywy euro-dolara w chwili obecnej. My wchodzimy w tą belkę wynikającą z wykresu godzinowego. Okay. Jest tutaj widoczny potencjalny popyt na 5 minutach, natomiast on mnie nie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, co wyznaczyłem poniżej. Tu ściągniemy tło. Bardziej mnie interesuje ewentualnie ten popyt w okolicach 16,25, 16,20 tutaj na dole z perspektywy wykresu 5-minutowego, biorąc pod uwagę to, z czym mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, w końcówce sesji, ta próba zejścia tutaj w kierunku 1,16 wystrzałkowana, tak? A jak weźmiemy tą całą belkę z wykresu godzinowego, to ta próba zejścia, szybkie złamanie plus to, co widzimy z lewej strony, ta próba ruchu wzrostowego, no to tutaj jakby to wszystko mi się składa z tej perspektywy plus spadek, wzrost, baza, kontynuacja. W okolicach 16,25 próba poszukania ewentualnie długich pozycji na euro-dolarze i tutaj no można powiedzieć, że spróbujemy się zaczaić z tej perspektywy na euro-dolara. I teraz wracam, tu w przypadku euro-dolara wiemy, na co czekamy, w związku z czym wracam, żeby skończyć ten mój wywód a propos tej głowy z ramionami z dziennego. Ja sobie pozwolę, no czy jest w miarę widocznie, także nie będę nic z tymi strzałkami robił. Jest zbyt widoczna, zbyt wielu uczestników rynku już mówi o tej głowie z ramionami. Jedna rzecz, która tutaj jeszcze mi nie pasuje, jeśli chodzi o tą głowę z ramionami, to kwestia potencjalnych zasięgów, bo to są aż okolice 12,50. Nie ma w tym nic złego.
Tyle tylko, że z perspektywy spojrzenia na wykres, i zrobimy to, jeśli chodzi o wykres tygodniowy, bo to będzie znacznie lepiej widoczne, z perspektywy wykresu tygodniowego, biorąc pod uwagę 2,5-roczną konsolidację, z której wyszliśmy górą, i o tym rozmawialiśmy też ostatnio. Biorąc pod uwagę tą konsolidację i wyjście górą, tak naprawdę nie mieliśmy, że się tak wyrażę, czystego retestu, tak, po wybiciu z tej konsolidacji. I tutaj w ramach wykresu tygodniowego jest potencjalny popyt, który rozpoczyna się prawie na szczycie po cenach zamknięcia tej, wybicia z tej konsolidacji, to są okolice 14,40 i sięga powiedzmy okolic 1,13, tak? Zakresy z głowy z ramionami to jest 12,50 i niżej, i tak naprawdę jeśli ten popyt miałby tutaj być broniony, to powinien się pojawić w okolicach 1,14,40, 1,14 i ewentualnie kwestia próby kontynuacji i zakończenia biznesów, przynajmniej ataku na okolice 22,50, 24,50, czyli w okolice tej tutaj widocznej podaży z lewej strony, chodzi o przełamanie tych poziomów, tak? To tutaj najprawdopodobniej był punkt decyzyjny, ok, przełamujemy, tak? To tutaj ten powrót powinien mieć, znaczy do tych poziomów wydaje się, że powinniśmy z perspektywy euro-dolara wrócić, jeśli chodzi o tradujących na wzrost wartości euro. Z perspektywy tradujących na spadek wartości euro i z perspektywy tej głowy z ramionami wszystko byłoby w porządku z wykonaniem celu. Wracalibyśmy, wiązałoby się to z powrotem do wnętrza tej konsolidacji i całość tego wybicia razem z tą głową z ramionami na szczycie mogłoby sugerować, że tak naprawdę to nie było nic innego jak próba poszukania stop lossów i tutaj po powrocie i zamknięciu wewnątrz, takim wejściu potwierdzonym do tej starego zakresu, do tej starej konsolidacji, mogłoby sugerować, że tutaj byki na dolarze, tak, czyli niedźwiedzie na euro-dolarze, jakby być może gdzieś tam zacznie się świecić światełko w tunelu i będziemy być może świadkami próby ponownego ataku na jakieś tam parytety, tak? Czyli na 1:1. Oczywiście z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego, tutaj wiele wody w Wiśle musi upłynąć, żeby niedźwiedziom takie światełko w tunelu się zaświeciło z prostego powodu. No, dopóki jesteśmy powyżej wybicia z tej konsolidacji, to próba powrotu w okolice 14,40, 14,00 ma szansę napotkać na popyt, który będzie próbował wyciągnąć ceny do góry. Tuż nad tym ograniczeniem górnym tej konsolidacji wynikającym z wykresu, no na tygodniowym po prostu najlepiej to widać. Jeszcze mamy potencjalną strefę popytową wynikającą z wykresu dziennego. I tutaj jedna z moich spiskowych teorii dziejów mówi o tych minimach związanych z Europejskim Bankiem Centralnym i próbą kontynuacji w piątek w zeszłym tygodniu, potencjalna pula stop lossów tylko po to, żeby zaatakować te stop lossy, zaatakować potencjalny popyt i ewentualnie stąd próbować wyjeżdżać na wyższe poziomy do góry. Także tych rozwiązań z perspektywy euro-dolara, tak jak wspomniałem wcześniej, obie strony mają argumenty, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szanse na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu, w dniu wczorajszym, po wczorajszej podwyżce wzrosły bodajże z 82% na 87,5%. Także praktycznie rzecz biorąc, jeśli mówimy o podwyżce grudniowej, to no możemy powiedzieć, że na ten moment jest jakby, no musi zostać uwzględniona już przez tradujących na euro-dolarze, czy tradujących na dolarze ogólnie. Oczywiście to będzie kwestia tego, po pierwsze, czy rzeczywiście dostaniemy z Białego Domu nominację Powella, czy zostanie on zatwierdzony przez chyba kongres, tak? Tak to powinno się odbyć. No i jaka ta jego polityka będzie związana z, jaka ta jego polityka przy tej
szefując Fedowi, jak będzie wyglądało. Oczywiście z perspektywy day tradingu to są rzeczy, które będą nas interesowały za jakiś czas. Natomiast warto wspomnieć o tym, że jutro mamy payrollsy i tutaj z perspektywy day tradingu być może, że rynek będzie się spróbował pod te payrollsy spozycjonować. Przypominam tylko, że tutaj wciąż wpływ huraganów i ja o tym mówiłem, sam headline, samym headlinem, tak, na główek, o, mamy 180, 350, 140, to z perspektywy day tradingu na rynku walutowym to ma jakby mniejsze znaczenie, znacznie bardziej day traderzy spoglądają na linijkę związaną z zarobkami, ze średnią godzinową, tak. I tutaj jest zawsze diabeł tkwi w szczegółach. To, co może być dobre z perspektywy na przykład indeksów, to z perspektywy rynku walutowego już niekoniecznie na odrobinę inne rzeczy, chociażby z perspektywy inflacyjnej tutaj rynek zwróci uwagę. Ok, to jeśli chodzi o euro-dolara, to myślę, że w miarę mamy tego euro-dolara ogarniętego i tutaj czekamy na wydarzenia związane z ewentualnym powrotem w kierunku 16,25 i co tutaj się będzie działo. Nie sposób nie powiedzieć sobie w takim razie w chwili obecnej o funcie ze względu na decyzję angielskiego banku centralnego i po funcie rzucimy okiem jeszcze na, znaczy nie, po funcie nie to, że będziemy kończyli DAX-em, tyle tylko, że rzucimy sobie okiem na DAX-a. Najpierw funt. I tutaj musimy, jeśli chodzi o funta, wyjść z wyższego horyzontu czasowego. Ja zaraz wytłumaczę wszystko, co, jak, gdzie i po co. Chodzi mi o sytuację, z którą mamy do czynienia z lewej strony i o ten cały spadek na funcie tutaj. Bo to, o czym teraz powiem, będzie nawiązywało właśnie do tego. Dwa ostatnie, ja mam tą linię wyrysowaną, mam ją wyrysowaną. Jeden moment, ja sobie tylko tutaj jedną rzecz uzupełnię. Chodzi o jak najwięcej punktów stycznych w tej linii. No to wiadomo, o co chodzi. Z liniami to jest tak, że ilu traderów w danym pokoju, tyle szkół rysowania linii. Taka jest prawda. Do czego zmierzam, do czego mi to wszystko potrzebne? Przede wszystkim w przypadku linii chodzi o to, że w tej chwili tak naprawdę jest to retest od spodu, tyle tylko, że popatrzymy na lewą stronę wykresu, to wcale nam niepotrzebna dynamiczna linia wzrostowa, wystarczy, mam horyzontalne poziomy, żeby próbować ogarnąć temat, także tą linię już usuwam, chodziło mi o to, żeby też pokazać, że od spodu ją testujemy. Natomiast do czego zmierzam? Według mnie problem na funcie zrobił się tutaj, albo inaczej, w momencie wybicia, no to wszystko było w miarę klarowne, tak? Próba wyjścia górą, ewentualnie dwie świeczki, czy nawet trzecia w pierwszej jej części mogła sugerować retest i próbę kontynuacji. Natomiast no, zrobił się mały problem i tutaj byki, przede wszystkim wychodząc górą, to wszystko było na fali takiego entuzjazmu. Ja, dobre dane, Bank of England, podwyżka stóp procentowych i jedziemy z koksem. Tyle tylko, że spadek, czyli w przeciągu kilku dni, no tu w wypadku wykresu tygodniowego, w przeciągu dwóch tygodni, jakby nastroje nagle uległy zmianie, tak? I spadek, i powrót poniżej tutaj pewnych punktów, tłumaczony był z tym, że nie, to jednak może nie będzie aż takiej podwyżki stóp procentowych. Po czym próba tutaj obrony ostatni miesiąc, zwłaszcza ten tydzień, próba podbitki, no to powrót
powrót tego optymizmu, jeśli chodzi o byki w związku z podwyżką stóp procentowych, jeśli chodzi o Bank of England. Do czego zmierzam? Pytanie, które musimy sobie odpowiedzieć tak, jeśli nie będzie podwyżki stóp procentowych, no to jakby będzie, ma szansę być to od razu negatywne dla funta, tak? Nawet istnieje, śmiem powiedzieć, że być może nawet nie zdąży się wejść w te pozycje krótkie na funcie, no bo rynek zrobi ten pierwszy ruch, prawdopodobnie algo tutaj nas wyręczą, jakaś luka w dół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku podwyżki stóp procentowych to jeszcze jest kwestia tego, jaka to będzie podwyżka stóp procentowych. Czy to będzie podwyżka stóp procentowych gołębia czy jastrzębia, tak? No i tutaj już zdania, jeśli chodzi o rynek, zdania są podzielone. Gołębia podwyżka stóp procentowych mogłaby spowodować spike na funcie, który mógłby ewentualnie zostać odrzucony. I teraz ja sobie tą zieloną linię podsunę tutaj odrobinę wyżej w kierunku 33,80, 34, zmienię ją w związku z tym, że ona wynika z wykresu tygodniowego, zmienię ją na niebiesko i tutaj do czego zmierzam, że zawsze patrzymy, próbując budować scenariusze i próbując sobie rysować, dorysowywać prawą stronę wykresu oczami wyobraźni, tak, a że jak będzie tak, to będzie tak, a jak będzie tak, to będzie jeszcze inaczej, no to spoglądamy na lewą stronę wykresu i to, co dla mnie jest istotne po tym wybiciu na ten moment, to jest kwestia braku sił, jeśli chodzi o byki, jeśli chodzi o próbę utrzymania tego wybicia i powrót pod poziom tej podaży tutaj, gdzie linia niebieska, cała podaż wygląda w ten sposób. Tak wygląda cała podaż, tak. Gdzie tutaj wróciliśmy pod ten poziom, to skoro będąc tutaj na tych poziomach mieliśmy tego typu spadek, to w związku z tym zanegowaniem wybicia nie ukrywałbym tego, że już teraz rynek mogę być totalnie w błędzie, w zależności w którym miejscu będziemy, podchodząc do decyzji za kilka godzin, tak, w którym miejscu będziemy, ale być może tutaj rynek nam już właśnie powiedział, że prawdopodobnie, nawet jeśli będzie podwyżka, to być może, że to będzie podwyżka gołębia i ewentualnie stąd funt tutaj mógłby w dalszym ciągu tracić na wartości. Jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego? Znowu, wiemy, w którym miejscu jesteśmy i tutaj, jeśli chodzi o wykres dzienny, trochę bliżej nam w ciągu ostatnich kilku dni zapewne do konsolidacji w zakresie 33, 30, powiedzmy sobie 50, okay. I znowu próbując rysować sobie pewne obrazy oczami wyobraźni, ewentualna podwyżka stóp, czyli pierwsza reakcja to kwestia ataku właśnie na 34, kwestia ataku może na te stopy tutaj, okay. Do spodu, gdzie rynek będzie prawdopodobnie próbował bronić, to oczywiście dolne ograniczenie konsolidacji, zwłaszcza, że tutaj jeśli będziemy się chcieli bardzo mocno podeprzeć, o może tak to będzie dobrze wyglądało, to powinniśmy prawdopodobnie gdzieś w tych okolicach 29,60 szukać potencjalnego popytu, który mógłby wynikać, żeby jeszcze było wiadomo skąd, z tego wyjścia tutaj w górę ewentualnie. Usuwajmy parę rzeczy. No to teraz to, co nas interesuje najbardziej z perspektywy ewentualnego day tradingu, przypominam tylko, że za godzinę mamy również publikację danych z Wielkiej Brytanii, to jak to wygląda z perspektywy day tradingu i z perspektywy day tradingu tu możemy sobie pewne rzeczy zawęzić. Okay. I do czego zmierzam? Jeśli chodzi o dolne ograniczenia, to myślę, że tu jest kwestia obserwacji tych poziomów.
Zwłaszcza, że jak spróbujemy sobie to zrobić w jakiś najprostszy sposób, okay? To kwestia związana ewentualnie ze stop lossami, okay? Próba naruszenia miejsc, w których reagowaliśmy. To nawet ta żółta linia, przepraszam, powinna być odrobinę niżej, żeby objęła wszystkie. Jesus. O, kwestia poszukania stop lossów, przetestowania potencjalnego popytu wynikającego z wykresu dziennego i ewentualnie próba powrotu. Z perspektywy tradujących na spadek wartości, no to jest kwestia tego, co widzimy również z lewej strony i tego całego ruchu do spodu. Wygląda na to, że to, z czym mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, to była kwestia ewentualnie poszukania stop lossów. Okay? No i reakcja tyle tylko, że jesteśmy już, Azja zrobiła podjazd pod ten poziom tak naprawdę i tutaj z perspektywy traderów azjatyckich ten ruch można powiedzieć, że jest w tej chwili realizowany. No to my sobie spróbujemy zobaczyć na jeszcze niższym horyzoncie czasowym, czy jakieś szanse na to, żeby się spróbować tutaj podłączyć, czy jakieś szanse istnieją. Jeśli chodzi o start w Europie, to my jesteśmy 26 minut. 26 minut, czyli kwestia. To jest kwestia tej świecy. Czyli Londyn wszedł. Wybił nas dołem. Chcę zobaczyć zakres Azji, tak? Słabo to wygląda. Wygląda na to, że okolice 32,80, no to jest miejsce potencjalnej podaży, zwłaszcza, że są to poziomy, które były bronione podczas sesji azjatyckiej, także jeśli tutaj ewentualnie zobaczymy próbę powrotu w te rejony, wiemy, czego rynek może próbować szukać, okay? Biorąc pod uwagę PMI Construction, na który czekamy, i ewentualny odczyt w okolicach 48, czyli poniżej 50, no to rzeczywiście rynek może chcieć próbować poszukać tych stop lossów i z tej perspektywy tutaj na tego funta będziemy sobie, jeśli chodzi o wzięcie pod uwagę tych wydarzeń z Azji, to z tej perspektywy na tego funta będziemy sobie spoglądali. Jeśli dojedziemy na te niższe poziomy, okay. Jeśli rynek nie będzie chciał podjechać pod nasze poziomy, które ewentualnie mogłyby nas interesować, to będzie kwestia obserwacji, jak rynek się zachowa przy ewentualnym poszukaniu stopów do spodu i być może kwestia związana z próbą, w cudzysłowie, na szybko poszukania ewentualnych longów bardzo spekulacyjnie pod ewentualne podciągnięcie rynku, być może pod tą podwyżkę stóp procentowych. Tak? Także tutaj z perspektywy funta, podobnie jak z perspektywy euro, no jesteśmy w miarę blisko poziomów, które by nas interesowały, a tyle tylko, że niech rynek nam pokaże, co chce zrobić. Tak? Zeszłym razem, jeśli dobrze pamiętam, to od razu na samym początku, w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie, to Edek atakował akurat nasze poziomy podażowe, które jakby my razem z tym rynkiem zaatakowaliśmy i tamte pozycje nam wyszły całkiem nieźle. Zresztą dwa tygodnie temu, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, również Australijczyk chyba wyszedł nie najgorzej. Także to będziemy obserwowali. Mówiąc wcześniej o euro-dolarze i o potencjalnym zachowaniu, no nie sposób przełożyć euro-dolara na DAX-a, tak? I tutaj te reakcje w momencie osłabienia euro-dolara, no to prowzrostowe reakcje na DAX-ie są od razu widoczne i vice versa, tak, umocnienie euro-dolara
no działa odrobinę negatywnie, jeśli chodzi o tradujących na DAX-ie z perspektywy ewentualnie kontynuacji wzrostów. Wygląda zazwyczaj tak, że gdzieś tam na tym DAX-ie się cofamy i jest to bardzo, bardzo czułe. Co w związku z tym DAX-em i biorąc pod uwagę to, co od ostatniego tygodnia widzieliśmy, zresztą tutaj mieliśmy próbę, inaczej, próbowaliśmy rozrysować ten scenariusz, jedyny problem, że DAX nie zrobił, jeszcze to usunę, biorąc pod uwagę to, co tutaj mieliśmy, to jeden ze scenariuszy to była kwestia cofnięcia na tak zwaną trójkę i trampolinę, natomiast to, co widzimy, wszystko było się zgodnie z tym scenariuszem poza trampoliną, tak? Czyli tak jakbyśmy się odbijali z miejsca. W każdym razie już kwestia próby rysowania potencjalnych ewentualnie zasięgów, no to wzrost, jakaś kwestia konsolidacji, luką do góry i rzeczywiście gdybyśmy mieli wypełniać tego typu zakresy, no to tutaj trochę miejsca ewentualnie na tym DAX-ie jeszcze nam zostało. W rejonach 13500 psychologiczny poziom. Jeśli ktoś już jest na shortach, prawdopodobne stop lossy powyżej, także tutaj z tej perspektywy na DAX-ie tego typu zachowanie. Zobaczmy sobie odrobinę niższe horyzonty czasowe, czy my tutaj jakieś pierwsze rzeczy możemy dostrzec. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Także w przypadku DAX-a na ten moment to pewnie kwestie związane z próbą czy domykania, czy obrony luki. Okay. Czyli otwarcie kasowego miało miejsce tutaj. 13355. No bardzo jestem ciekaw, czy w przypadku ewentualnie próby wzrostów euro-dolara w kierunku 1,17, co byśmy zaobserwowali na DAX-ie. 13355 wygląda na to, na ten moment, że jest to pierwsze miejsce, gdzie ewentualnie popyt miałby prawo zaangażować się trochę bardziej zdecydowanie. Zresztą jest tutaj również z perspektywy wykresu 5-minutowego widoczny potencjalny popyt. No i na ten moment, jeśli chodzi o DAX-a, to tyle. Dolar z jenem, no funt nie chce wrócić na nasze poziomy. Także wygląda na to, że no najpierw będą brane pod uwagę te minima tutaj, związane z zamknięciem dnia wczorajszego, ewentualna pula związana ze stop lossami. Dolar z jenem. Tutaj z perspektywy wyższych horyzontów czasowych rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, zresztą w piątek bodajże to odrzucenie, jeśli chodzi o tutaj maksy, miało miejsce. Kwestia związana z rentownościami, kwestia związana z polityką Bank of Japan i Fedu. Słabo wyglądają rentowności, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i na przykład o dziesięciolatki. Zejście w przypadku dziesięciolatków poniżej 2,40 sugeruje możliwość kontynuacji spadku tych rentowności. Tu zapewne jest kwestia, rynek spróbuje poczekać, tak mnie się wydaje, tak bym to próbował robić, gdybym mógł ruszyć rynkiem, gdybym dysponował taką gotówką. Zapewne rynek spróbuje przeczekać. Pierwszą reakcję być może będziemy mieli wieczorem przed zamknięciem rynków na zasadzie reakcji na oficjalną nominację prawdopodobnie Powella.
ale tak naprawdę jakby obraz związany z rentownościami, a tym samym z tym, co może mieć miejsce na dolarze z jenem, zostanie prawdopodobnie wyrysowany w dniu jutrzejszym w momencie publikacji payrollsów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądała kwestia, jak rynki będą się zachowywały. Gdybyśmy wrócili na rentownościach powyżej 2,40-2,42 na 10-latkach amerykańskich, prawdopodobnie tutaj kwestia związana ze stopami na 114,50 byłaby brana pod uwagę i próba wyciągnięcia kursu w kierunku 115-115,50 byłaby ewentualnie sprawą otwartą. Na jedną rzecz z perspektywy tutaj dolara z jenem, na którą wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę w przypadku ewentualnie krótkich pozycji, to są kwestie związane z okolicami 112,50, 112,60. Miejsce, z którego tutaj, biorąc pod uwagę tylko ten okres od wakacji do teraz, podchodziliśmy do 112,50, 60, będzie istotne, gdyby było testowane. I z takiej perspektywy podejścia średnioterminowego, czy może nawet długoterminowego, dość istotne. Zwłaszcza, że ja na chwilę się przyłączę, nie wiem, pewnie będziemy musieli usunąć pewne rzeczy. Nie, niekoniecznie. Zwłaszcza, że jeśli spróbujemy spojrzeć sobie na dolara z jenem z szerszej perspektywy, a mianowicie ja jestem w tej chwili na wykresie miesięcznym, i jeśli spróbujemy sobie oczami wyobraźni wyrysować świeczki kwartalne, tak, czyli jedna świeczka w tym wypadku. To są trzy świece miesięczne. Teraz tak, te dwie ostatnie, które widzimy, to jest ostatni kwartał. Jeśli popatrzymy na październik, to już widzimy otwarcie w październiku było 112,50 i już jakby daje to pewien obraz. Przed chwilą tego, o czym wspomniałem z perspektywy niższych horyzontów, na przykład wykresu dziennego, że nawet na wykresie dziennym widać, że 112,60, 112,50 z perspektywy tradujących na wzrost wartości na dolarze z jenem ma szansę być takim poziomem istotnym. Biorąc pod uwagę jeszcze szerzej, jest to otwarcie tego kwartału, tak? Także to też nam daje odrobinę do myślenia. Te trzy świece, czyli kwartał poprzedni, kwartał drugi. Tu było otwarcie, tu było zamknięcie i górny cień. Okay. Te trzy świece, jeśli weźmiemy otwarcie kwartału i zamknięcie, to widać wyraźnie coś na wzór świecy Doji, tak? Górny cień, no i dolny cień. Jak weźmiemy kolejną świecę z kolejnego kwartału, może nie takie typowe doji, ale też te cienie, zarówno górny, jak i dolny, wyraźnie tutaj się rzucają w oczy. W związku z czym mamy coś na wzór w przypadku wykresu kwartalnego, ok? Drugi kwartał tego roku, trzeci kwartał tego roku, mniej więcej. No i w tej chwili to, co rynek próbuje robić, ok? To rynek w tej chwili próbuje testować i z tych dwóch doji próbuje wyjść górą. Okay. Dość istotne, bo gdyby rzeczywiście udało się wyjść powyżej, złapać jakiekolwiek momentum, no to ewentualna kwestia wzrostów tutaj byłaby otwarta. Podobnie jak na euro-dolarze, jak już sami Państwo widzą, obydwie strony tutaj z perspektywy szerszego horyzontu czasowego, no mają swój interes na obecnych poziomach w okolicach 114,50. Wracając, że się tak wyrażę, do rzeczywistości, czyli wracając na niższe horyzonty czasowe, czyli to, co nas najbardziej interesuje z perspektywy day tradera, kwestia związana z wykresem dziennym, czyli ten temat potencjalnej podaży na obecnych poziomach. Okay. Temat potencjalnej podaży na obecnych poziomach. Raz, dwa, trzy, czwarty raz można powiedzieć, że podjeżdżamy pod te poziomy.
Godzinowo wygląda to w sposób następujący według mnie. Kwestia związana z intradayową konsolidacją, z którą mieliśmy do czynienia w ostatniej części października. Nieudana próba wyjścia górą. Nieudana próba wyjścia dołem. No i wydaje się, że w chwili obecnej kwestia związana z tym, jak rynek będzie próbował zachować się w chwili obecnej. Na ten moment znowu kwestia z, w dniu wczorajszym z nieudanym atakiem na górę i pytanie otwarte, czy ten sam scenariusz będzie realizowany. Z perspektywy intraday, co chciałbym zobaczyć, żeby tutaj pomyśleć ewentualnie o tym, że może dojść do wybicia z konsolidacji i próby podwojenia, czyli wzrostu w kierunku 115-30, no to chciałbym na przykład dzisiaj zobaczyć próbę wyjścia górą. Pierwsze cofnięcie, które nie sięga wybicia z konsolidacji tego górnego ograniczenia. Nadbicie, cofnięcie i dopiero ten właściwy atak. I tak naprawdę próbując rysować to oczami wyobraźni, próba ataku w okolicach sesji, startu sesji w Nowym Jorku czy końcówki sesji w Londynie, cofnięcie powiedzmy pod koniec, nadbicie Azji, cofnięcie jutro przed payrollsami, być może dobre payrollsy i próba wyjścia górą, na przykład, tak. Bo to, co się dzieje w chwili obecnej, sugeruje, że tutaj być może na ten moment, w związku z tym kłonowym nieudanym, że na ten moment niedźwiedzie będą próbowały w którymś momencie spróbować wykorzystać jakąkolwiek chwilę nieuwagi i spróbować zaatakować w dół w okolicach 113-20. Problem ze złamaniem ewentualnie tej konsolidacji wiąże się z tym, że gdybyśmy chcieli podwoić, no to proszę zobaczyć, że 112-16, a przypominam, że 112-50-60 jest dość istotne z wyższego horyzontu czasowego, także ewentualnie złamanie tych poziomów już byłoby z tej perspektywy trybujących na wzrost na dolarze z jenem negatywne. No to zobaczmy sobie na niższym horyzoncie, zejdźmy na 5 minut, zobaczmy, czy na obecnych poziomach jest coś, co mogłoby nam pokazać, czy zasugerować, co może być tradowane. Przede wszystkim kwestia związana z maksami, jeśli chodzi o Azję. Okay. I kwestia złamania tego poziomu. Widzimy, w którym miejscu walczymy na 5 minutach. Okay. Jeśli popatrzymy również na dół, na to miejsce, z którego wychodziliśmy tutaj do tej podaży, złamanie na dole, także w tych rejonach, jeśli chodzi o ten start sesji azjatyckiej, prawdopodobna podaż w okolicach 114-20. No i tutaj w ramach naszego spotkania próba podjazdu w te okolice będziemy sobie obserwowali z perspektywy potencjalnych krótkich pozycji. Zobaczmy jeszcze, spróbujmy sobie przybliżyć. I tutaj wyraźnie widać ewentualnie, że tą strefę z 5-minutowego wykresu, na wykresie minutowym możemy jeszcze bardziej zawęzić. 114-19, ja wspomniałem o 114-20. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie jesteśmy na eurodolarze. Na eurodolarze jeszcze naszego popytu tutaj nie testowaliśmy.
Na funcie, biorąc pod uwagę poziomy, które nas interesują, można powiedzieć, że jesteśmy na ten moment w połowie drogi, tak? Bo chcemy zobaczyć ewentualnie stopy do spodu i jak się zachowa rynek, czy to będzie tylko retest 32,15 i próba wzrostu, czy najpierw podjedziemy pod podaż w okolicach 32,80, 85 i tu będziemy zawracali. Na ten moment połowa drogi, czyli znowu kwestia uzbrojenia się w cierpliwość. No jakby. Czy to jest day trading, czy to jest swing trading, czy to jest próba pozycjonowania się z perspektywy średniego i długiego terminu. Wszędzie jest potrzebna ta cierpliwość. Natomiast w przypadku day tradingu dość istotna jest kwestia, że w momencie, kiedy mamy wybrane jakieś poziomy, żeby próbować wejść na receptę. Ja nie wiem, czy chyba Państwu o tym mówiłem ostatnim razem, ale może odrobinę się przypomnę, dlaczego tak istotna jest kwestia, przynajmniej według mnie, dlaczego tak istotna jest kwestia związana z tym, żeby próbować wchodzić jak na receptę w przypadku day tradingu. Okay. Wystarczy, że zrobimy sobie bardzo proste założenie związane z tym, że jesteśmy niecierpliwi, próbujemy czasami, rynek zbliża się do naszych poziomów, a już może się nie cofnie, tak? Do czego zmierzam? Że w przypadku day tradingu zróbmy proste założenie, to oczywiście życie to będzie weryfikowało, natomiast myślę, że założenie, że day trader robi w okolicach 5 transakcji w ciągu dnia, tak? I wystarczy, że będziemy próbowali wyprzedzić rynek o 2 pipsy, tak? Czyli w ciągu dnia mówimy o stracie około 10 pipsów, tak? Okay. W związku z czym mówimy o 50 pipsach w przypadku tygodnia. Albo w prostym próbie przeliczenia około 200 pipsów na miesiąc. Albo mówimy o 2400 pipsów oszczędności zarobku w skali roku. Okay? Bo nawet jeśli śpieszymy się o 2 pipsy i rynek nas stopuje, no to mamy stratę dodatkowych 2 pipsów. Stąd jakby oczywiście nie da się tego zrobić za każdym razem i gdzieś tam te poślizgi nam będą wychodziły. Natomiast tego typu próba uzmysłowienia sobie, co się dzieje w momencie, kiedy próbujemy wyprzedzać rynek, bo sądzimy, że już nie zjedzie. Jeśli rynek będzie miał zjechać do jakichś poziomów, to i tak zjedzie, tak? Jak będzie miał obrębić jakieś poziomy, to będzie bronił tych poziomów. Spoglądając na to z tej perspektywy i biorąc skalę, a nie po to zajmujemy się rynkiem, żeby dzisiaj na nim być, a za tydzień na nim nie być, tak? Tylko według mnie, jeśli już ktoś decyduje się na to, że chce poświęcić swój czas, no to jest kwestia tak zwanego maratonu, tak? Tutaj jest kwestia wydłużenia w czasie, w związku z czym z takiej perspektywy, jak zaczniemy podchodzić, no to dla mnie to było tego typu kalkulacja, jak mnie to pokazano, no to było to takie otwarcie oczu, tak. Stąd, zwłaszcza z perspektywy day tradingu, gdzie każdy pips jest na wagę złota, tak istotne jest i ja zwracam na to uwagę, tak istotna jest kwestia związana z próbą jak najdokładniejszego wejścia w pozycję. Zresztą było to widać najlepiej chyba w zeszłym tygodniu po eurodolarze, czy 2 tygodnie temu po Australijczyku, chociaż jeśli pamiętam Australijczyka sprzed 2 tygodni, to tam była próba budowy pozycji, najpierw było wejście z jednego poziomu, 1/3 wielkości pozycji i dobudowywanie tej pozycji już później w ciągu dnia. Za chwilę okaże się na minutowym, że. Na minutowym się okaże, że już uderzyliśmy, no właśnie, w punkt.
Jeez. Tak miałem ostatnio z funtem brytyjskim. W momencie publikacji bodajże lepszych danych dotyczących PKB, kiedy mieliśmy ten taki mocny wzrost na funcie, tam z mojej perspektywy, jeśli chodzi o próbę wejścia w rynek, tam ja się nie miałem jak podczepić. Cały czas obserwowałem to ze względu na zwiększoną zmienność. Obserwowałem to z perspektywy wykresu 5-minutowego. Oni tylko jechali do góry, do góry, do góry i nie bardzo. Tutaj powinniśmy byli stać z tym zleceniem. A celem generalnie, ja tutaj wziąłem na razie połowę pozycji. Jeśli zjadą tutaj dokładnie w tą strefę, co mieliśmy wyrysowane z 5 minut, no to dołoży się tej pozycji. Natomiast celem są maksy i potencjalna płynność tutaj związana z Azją, tak? Natomiast na tym poziomie zaznaczonym jest już 3R ewentualnie. Wyjście powyżej, czy uderzenie w te poziomy tutaj najprawdopodobniej. Oczywiście pomijam sytuację, że na przykład złapie nas stop loss za chwilę, to tutaj nie ma o czym dyskutować, ale uderzenie w te poziomy tutaj z otwarcia Europy, z tego zejścia na minimum, znaczy otwarcia Europy, to już było po otwarciu, tutaj zejście na te minima, uderzenie w te poziomy w okolicach 16,38, 16,40, to najprawdopodobniej tutaj kwestia popracowania ze stop lossem, podniesienia. No jest złe wejście, bo widzicie, na 5 minutach mieliśmy ją odrobinę niżej, natomiast algo pozbierały to, co na minutowym, i na minutowym idealnie w punkt uderzyły, czyli na receptę. No może błąd, bo trzeba było zejść od razu na minutę, nie ślęczeć na 5 minutach. Sobie popatrzymy na tego euro-dolara, co nam się tutaj dzieje. W międzyczasie podobna rzecz się zadziała na dolarze z jenem. W ramach tej 5-minutowej strefy podażowej na ten moment. Tyle tylko, że nas interesuje 114,19, 114,20 ze względu na azjatyckie stop lossy, które mogą być poszukane, tak? Natomiast biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie strefę, to na ten moment uderzyli idealnie w punkt. Z perspektywy ewentualnie 3 do 1. Ups. Z perspektywy 3 do 1. No, 3 do 1 zaraz będą mieli najprawdopodobniej, czyli już kwestia tutaj ewentualnej pracy ze stop lossem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obserwując euro-dolara, spróbuję sobie popilnować tej pozycji, czy są ewentualnie jakieś pytania na ten moment, czy być może jakiś instrument inny chcieliby Państwo omówić, to myślę, że to teraz najlepszy czas ewentualnie. Zobaczymy, jak się będzie kończyła świeczka godzinowa na ETK-u. A dobrze, gdyby się kończyła powyżej podstawy tej, która tutaj robiła maksy na Azji. Z tego względu, że jeśli zamkniemy się poniżej, to może się okazać, że to jest ta duża świeca, tak? Ona ma tutaj coś pod 50 pipsów podchodzi. Przepraszam, 38. Może się okazać, że to jedna wielka 38-pipsowa manipulacja po to, żeby poszukać stop lossów powyżej 16,50. Także tutaj kwestia walki o 16,35, 16,40 zresztą, o którym wspomniałem. 6 minut do końca, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
My sobie obserwujemy eurodolara, natomiast ja jeszcze o eurofuncie dwa słowa spróbuję powiedzieć w tym czasie. W okolicach będzie to miało znaczenie, jeśli chodzi o Bank of England, tutaj z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Według mnie jesteśmy w bardzo istotnym miejscu, a mianowicie jeśli popatrzymy na lewą stronę, jak to się wszystko działo, jeśli popatrzymy na prawą stronę, w którym miejscu jesteśmy, no to już jednoznacznie widać, że testujemy miejsce, w którym ostatnim razem, biorąc pod uwagę ostatni duży spadek, no to tutaj rynek pokazał słabość, tak? I mówi się na rynku, zaraz wrócimy, tylko zobaczmy, gdzie jesteśmy na etku. Zaraz do eurofunta wrócimy. Mam nadzieję, że. Czy tak prawdę powiedziawszy, próbując podnieść stop lossa poniżej tutaj tego cienia, mocno zawężylibyśmy ryzyko. I rzeczywiście ewentualnie zejście poniżej tej kombinacji tutaj mogłoby zanegować obraz. Próba powrotu. Jeśli to był popyt, który nas tutaj wyciągał, może się okazać, że to jest kwestia związana z potencjalną podażą. Tyle tylko, że jak zwrócimy uwagę na zejście z wybicie tego popytu, to o czym ja mówię wielokrotnie o takim filtrze w postaci dwóch swingów, tutaj z czymś takim nie mamy do czynienia, od razu testujemy ten poziom. A tu może być podaż, wiecie co? Ja spróbuję zminimalizować to ryzyko najbardziej jak się da. My startowaliśmy od stopa na poziomie 8 pipsów bodajże. W tej chwili zeszliśmy do 2 pipsów. 8. Tu mamy 24, a zrobiliśmy od otwarcia ile? Nie zrobiliśmy nawet 1 do 1. Dobra, ryzyko mamy zminimalizowane. Walczymy z podstawą tej świecy, o której przed chwilą mówiłem. Mamy 3 minuty do zamknięcia. Dobrze by było, gdybyśmy teraz próbowali wyjść tutaj jeszcze górą. W tej lub w następnej minucie. Jeśli wyjdziemy powyżej tego spadku, bo mówię o tym spadku, jeśli wyjdziemy powyżej tego spadku na zasadzie ruch, jedno cofnięcie płytkie, nadbicie, retest tych poziomów, oczywiście i w dalszym ciągu będziemy w pozycji, to w tym przypadku to będzie kwestia próby poszukania ewentualnie jakiejś szansy na spiramidowanie się. Również nawet jeśli będzie zamknięcie i dopiero cofnięcie, to próba poszukania dodatkowych ewentualnie longów. W przypadku wyrzucenia trudno, tak? Jeśli przetestujemy te minima tutaj i będziemy zawracali, to być może ponowne otwarcie. Ostatnia minuta, jeśli chodzi o świecę godzinową, no i chciałbym zobaczyć to zamknięcie 35. Jeśli nie będzie tutaj 35, to nie wiem, być może, że jakiś kawałeczek z tej pozycji, cokolwiek, jakiegoś pipsa będzie trzeba sobie zabrać, tak? Tak jak mówię, z perspektywy, bo to nie jest tak, że, znaczy my otwarcie mamy z mintowego, natomiast z wyższego horyzontu jest zrobione, bo to jest kwestia tego popytu, o którym rozmawiałeś. Mamy tu belkę wyrysowaną z godzinowego. Chodzi o to, że będzie zamknięcie poniżej podstawy tej świecy będzie źle wyglądało z perspektywy tradujących na wzrost wartości.
A niemiecki i włoski PMI w miarę dobre. Słaby francuski. Cokolwiek z tego rynku. Weźmiemy, chociaż no oczywiście nie jest to nawet na przysłowiowe frytki w maku. Wygląda na to, że trochę lepiej, trochę szybciej zrobili 3 do 1 na dolarze z jenem, tak? Na etku na razie nie ma 1 do 1. Tyle tylko, że była to połówka pozycji, też tak jak mówię, odrobina błędu z perspektywy 5-minutowego wykresu i minutowego wykresu. Wracamy do eurofunta. Natomiast my tutaj wzięliśmy 4 pipsy, my tutaj wzięliśmy 4 pipsy na tym jednym, na tej jednej trzeciej pozycji została 2/3 pozycji ze stop lossem na około 2 pipsy, w związku z czym suma sumarum w najgorszym wypadku na zero. Znaczy, ta kwestia chyba jest, tutaj matematyki to jest ok, chyba nie trzeba tłumaczyć. Wracamy do eurofunta. Do czego zmierzam? To jest miejsce, w którym rynek ostatnim razem pokazał słabość i jest takie powiedzenie na rynku, tak? Kupuj tam, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem i sprzedawaj tam, gdzie rynek pokazał siłę ostatnim razem. Ok. No i my jesteśmy w miejscu, gdzie rynek pokazał słabość, w związku z tym to cofnięcie, zresztą tu już przy pierwszym podejściu mieliśmy reakcję na tych poziomach. A mianowicie w tym miejscu, tak, mieliśmy próbę odbicia, wracamy, kwestia, pytanie otwarte, czy to jest retest, czy coś więcej. Z perspektywy wykresu dziennego na eurofuncie, tylko tu muszę ściągnąć tło z tej belki. Z perspektywy wykresu dziennego, wyraźnie w dniu wczorajszym było widać atak i próbę obrony tych poziomów. Mamy taki dolny cień. Zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda intradayowo. A jeszcze tylko przepraszam, na chwilę wrócę. Kupuj tam, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem, sprzedawaj tam, gdzie rynek pokazał siłę ostatnim razem. Właśnie to jest, w związku z tym są moje obawy i kwestia to, co mówiłem, tak? Tu rynek pokazał siłę ostatnim razem, a jesteśmy pod tym i stąd spodziewam się tutaj ewentualnie kłopotów, stąd była decyzja o tym, żeby tutaj przynajmniej z 1/3 zamknąć, żeby ewentualne cofnięcie nie miało negatywnego wyniku, tylko suma summarum z pozycji, żeby to było w okolicach zera. To tak kwestia uzupełnienia. A jeśli chodzi tutaj o eurofunta, no to jest jakby kilka możliwych scenariuszy według mnie. Jeśli sobie popatrzymy, okay, na tą sytuację na wykresie godzinowym po lewej stronie, okay, i na to, z czym mieliśmy do czynienia tutaj, na polowanie na stop lossy, i powrót, no to obserwacja w chwili obecnej poziomów 8750 intraday ma prawo być takim ciekawym rozwiązaniem tutaj z perspektywy eurofunta. Tyle tylko, że chciałbym zobaczyć reakcję na dane o 10:30, no i chciałbym zobaczyć, jak będziemy wyglądali, w którym miejscu będziemy bliżej Bank of England. W przypadku eurofunta. Okay. Natomiast usuwamy parę rzeczy tutaj. Rozbijmy ten wykres godzinowy na to, co się działo w dniu wczorajszym.
I tu jest otwarcie dnia wczorajszego. Otwarcie dnia wczorajszego i manipulacja związana, tak mnie się wydaje, tak odbieram to, co widzę w chwili obecnej. Otwarcie dnia wczorajszego w dół i to, co widzieliśmy po południu, czyli kwestia związana z potencjalną manipulacją, nadbicie wczorajszego maksa, nadbicie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedno, co tutaj dla mnie osobiście z perspektywy otwarcia dnia, no to mamy tę kwestię związaną z podwójnym swingiem i powrót. Tyle tylko, że my po pierwszej próbie ataku już testowaliśmy te poziomy. W związku z czym tutaj intradayowo, na co zwracam uwagę, okay, to ostatnie miejsce, z którego robiliśmy minimum. I teraz biorąc pod uwagę ostatnie miejsce, z którego robiliśmy minimum, wyjście górą, nie mamy powrotu i testu, bo stajemy tutaj, nadbijamy. Teraz ewentualnie próba powrotu w okolice 8, 7, 4, 9 będzie dla mnie wyglądała interesująco z perspektywy próby kontynuacji, jeśli chodzi o długie pozycje. Oczywiście zamknięcie, zejście poniżej tych minimów kasuje byczy scenariusz na ten moment dla mnie. Na Edku wygląda to w tej chwili odrobinę lepiej, jeśli rozbijemy sobie na tym wykresie minutowym, co się dzieje, czyli kwestia próby wyjścia górą. I myślę, że tutaj to, co testujemy, w miarę istotne, bo tutaj zrobiliśmy, wyjechaliśmy wyżej, czyli tutaj ewentualnie jakieś stop lossy, nadbicie może. A może i bez nadbicia. Szkoda, że w jednym czasie, mieliśmy, no w tej chwili praktycznie plus spread, no w tej chwili 3 do 1 na dolarze z jenem. No, kwestia wyborów, tak, my wybraliśmy euro-dolara. Pewnie gdyby na dolarze z jenem te rzeczy działy się, nie bylibyśmy odciągnięci od dolara z jenem poprzez euro-dolara. No, kwestia zastanowienia się tutaj, co by się wydarzyło. Ja myślę, że i tak czekałbym na 114,19, 114,21, czyli na odrobinę wyższe poziomy. No tutaj akurat z tej perspektywy pips czy półtora by brakło. Natomiast znacznie lepiej, znacznie szybciej zostały wykonane schodki tutaj, zejście na 3 do 1 na dolarze z jenem. No i proszę zobaczyć, spoglądając na dwa wykresy, na euro dolara i na funta z dolarem, od razu wiadomo, co się dzieje na euro funcie, tam jest próba kontynuacji wzrostów, tak jest. Ale tak jak mówię, być może jakiś spike związany z pierwszą reakcją Bank of England na przykład na podwyżkę, po czym szybkie, albo czytają szybko oświadczenie, i które będzie gołębie i być może próba kontynuacji. Ja myślę, że tutaj na spike trzeba, zarówno w jedną czy w drugą stronę, na jakiś spike i próba obserwacji reakcji po tym, jak ten spike zostanie zrobiony. Bo tak jak mówię, to jest kwestia, to nie jest kwestia, czy będzie podwyżka stóp, bo to nawet ja bym powiedział, że to jest kwestia tego typu, że ja bym tutaj nie przesądzał, że dzisiaj Carney podniesie stopy procentowe. Czyli jedno rozważanie to jest tak naprawdę, czy będzie ta podwyżka, czy nie, to jest raz, a dwa, jeśli już będzie ta podwyżka, to jaki charakter będzie tej podwyżki? Czy to będzie kwestia jastrzębiej podwyżki? O tak, inflacja, PKB, tu wszystko tylko kraina miodem i mlekiem płynąca. Czy wezmą pod uwagę na przykład tak prawdziwe netto zarobki Anglików, które są z powodu inflacji i wzrostu zarobków tak naprawdę netto zarabiają coraz mniej, i tutaj kwestia tego, że
te wydatki są jakby mniejsze, czyli kwestia znowu, że z perspektywy średniego czy długiego terminu te kwestie związane z Brexitem niekoniecznie muszą pozytywnie wpływać i że tutaj będzie wymagana ostrożność. No i to byłby wtedy kwestia tego gołębiego podejścia ewentualnie. Natomiast wydaje mi się, że tam będzie prawdopodobnie Eldorado dla manipulantów. Pewnie puszczą stopy w jedną i w drugą stronę, także tutaj należałoby na to uważać. Czy są pytania? Bitcoin, ja czekam na pytania, jeśli są, i dwa słowa na temat Bitcoinu, bo tutaj jazda bez trzymanki. Wydaje się, że dopóki 5000 jest utrzymane, to w przypadku tutaj tego instrumentu wygląda na to, że rynek zbiera każdy możliwy dołek. Natomiast na jedną rzecz bardzo bym uważał z perspektywy weekendu, tak? Bardzo bym uważał na sobotę i niedzielę, ewentualnie jeśli chodzi o długie pozycje. Z perspektywy właśnie chociażby manipulacji i próby ewentualnie, nie wiem jak to wygląda, natomiast z perspektywy próby wyrzucenia na przykład najsłabszych longów, tak, zlewarowanych najsłabszych longów. Także sobota czy niedziela, biorąc pod uwagę ruch, z którym mamy do czynienia i próba skorygowania ostatnich wzrostów, chociażby o próbę poszukania lewarowanych stop lossów, tutaj może mieć miejsce, ale tak jak mówię, dopóki jesteśmy powyżej 5000, no to wygląda na to, że kontynuacja do góry na tym instrumencie, na tej klasie aktywów jak najbardziej jest możliwa. Z czego wynika wzrost na, znaczy inaczej, czym tłumaczone są wzrosty? Jedna rzecz to była kwestia, czy kwestia tego forku, tak, czyli znowu kolejnego podziału i ewentualnie w cudzysłowie dodatkowych darmowych pieniędzy w postaci, znowu w cudzysłowie, dywidendy, ale druga rzecz jest taka, że jest kwestia wprowadzenia przez Chicago Mercantile Exchange kontraktów terminowych na Bitcoin. Bardzo, bardzo pozytywnie jest to, jak widzimy, odbierane przez rynek, ale to nie tylko to, również kwestia związana z tym, że mając już kontrakty terminowe na Chicago Mercantile Exchange, znacznie łatwiej będzie wprowadzać wszelkiego rodzaju ETF-y, Exchange Traded Funds, bazujące na Bitcoinie, i to wszystko biorąc do kupy, no to widzimy, że puszczają wodze fantazji na Bitcoinie co niektórym. Ja myślę, że z perspektywy średniego czy dłuższego terminu to jest, zastrzegam się, i to już mówiłem poprzednio, że moja wiedza, no, jeśli chodzi o Bitcoina, może bazować tylko i wyłącznie na wykresie, tutaj od strony technicznej można porozmawiać, bo tutaj jeśli mówimy o chcielibyśmy wejść głębiej, to ja nie jestem partnerem do rozmowy w tej kwestii. Natomiast wydaje się, że tutaj z jakiejś perspektywy doświadczenia, prawdopodobnie 7,5 tysiąca, właściwie 7 tysięcy to już testujemy, 7,5 tysiąca, czyli połowa drogi do 10 tysięcy, między 5 a 10 i później 10 tysięcy, to są poziomy, które gdzieś tam w średnim, długim terminie należy rozpatrywać, a tak jak mówię, dopóki piątka w cenach zamknięcia trzyma się na Bitcoinie, to wygląda to w miarę dobrze z perspektywy tradujących na wzrost wartości na Bitcoin. A euro coraz bliżej, tutaj kwestie związane z tym, o czym rozmawialiśmy, 16.30, dzień 16.40. Na jakieś frytki nam na pewno zostanie, biorąc pod uwagę jeszcze prowizję, ten stop został przesunięty drobinę wyżej. A jeśli weźmiemy te poziomy tutaj, czyli kwestia związana z tym, że rynek potraktuje to zejście jako manipulację, to prawdopodobnie powyżej 16.40 mielibyśmy szansę przyspieszyć i nasze 16.52, czyli 3 do 1 dla tych 2 trzecich, byłoby w zasięgu na euro-dolarze. W związku z próbą odbicia na euro-dolarze, jak wygląda DAX w chwili obecnej? DAX wygląda dokładnie to, o czym mówiliśmy, czyli w przypadku próby podbicia na euro-dolarze, próba cofnięcia na DAX-ie, tak? Wiadomo, że tutaj to był prawdopodobnie pre-market jeszcze. Dokładnie, to jest pre-market. Przypominam, pomarańczowa belka, otwarcie wczorajsze,
rynku kasowego, okolice otwarcia, tu jeszcze potencjalny popyt na 5 minutach, co wiązałoby się ewentualnie ze stopami wynikającymi tutaj z tego pre-marketu. Jeśli miałbym podchodzić do DAX-a, to bardziej by mnie interesowało, jak się będą zachowywali w okolicach 13 355. To jest to, o czym mówię. To, co powinno być w przypadku, gdybyśmy chcieli kontynuować wzrosty na ETK-u, to jest to, co zaznaczyłem, to jest kwestia wzięcia tych stop lossów i utrzymania się powyżej tych poziomów. A wiemy, z czego to wynika, bazując na lewej stronie wykresu. EuroPLN z perspektywy wykresu dziennego, sytuacja, o której rozmawialiśmy sobie bodajże w zeszłym tygodniu, czyli kwestia próby wyjścia górą na EuroPLN-ie, czyli stworzenie potencjalnej strefy popytowej, która jednym ruchem została wyrzucona. Retest w okolicach Europejskiego Banku Centralnego. Odrzucenie wiemy, z czego wynikało. W zależności od tego, jak chcemy spojrzeć na EuroPLN-a, ja myślę, że tutaj kwestia tego złamania ruchu i tego, jak reagujemy w ramach tej strefy teraz odwróconej, i odłożenie, wygląda na to, że kwestie związane z przetestowaniem tych minimów w tej chwili mają szansę wejść w życie. Okay. Tyle tylko, że w przypadku EuroPLN-a należy uporać się z jedną rzeczą. Mianowicie z tym popytem. Teraz dlaczego o tym mówię? Mianowicie kwestia ostatnich dwóch ruchów do tej strefy podażowej to jest wyglądała w ten sposób, tak? Czyli to jest ten aktywny potencjalny popyt. To, co się dzieje w tej chwili, być może, że okaże się, że to było tylko szukanie stop lossów. Także kwestia retestu po Europejskim Banku Centralnym, ewentualnie tych poziomów, złamanie tych poziomów otworzy drogę do tych minimów i prawdopodobnie zachęci do poszukania stop lossów, czyli próba zejścia w kierunku poniżej 4,15. Za jakieś 10 minut będziemy mieli za 12 minut, 11, kwestie publikacji związanych z danymi z Wielkiej Brytanii. W przypadku dolara z jenem, tutaj w miarę nie najgorzej poszło nam przeczytanie tej góry, jeśli chodzi o potencjalną podaż. Natomiast gdyby ktoś szukał rozwiązań związanych z długimi pozycjami na dolarze z jenem, to ja myślę, że kwestia właśnie okolic albo tutaj tego popytu w okolicach 113, tyle tylko, że z perspektywy próby zdobycia odrobiny przewagi nad rynkiem, ja myślę, że poziomy, o których wspominałem wcześniej, 112,50, 112,60, gdybyśmy mieli zyskiwać na wartości, no to próba poszukania stop lossów, właśnie tych stop lossów na 113, okay,
i reakcja na poziomach związanych z chociażby otwarciem kwartału, czy tak jak wspominałem z perspektywy wykresu dziennego, bo jak sobie popatrzymy, to jest też kwestia spojrzenia na wykres zawsze, tak? I co się działo? Dlaczego ten popyt tutaj? Przede wszystkim wybiliśmy jakieś poziomy. Co nastąpiło? Nastąpiło tylko retest i konsumpcja tego popytu, który nas tutaj wyciągał. Tego popytu, jak ten popyt, jak sobie popatrzymy, tak naprawdę nie został nadgryziony ani razu, tak? I to dokładnie to Państwu rozrysuję, co mam na myśli. Wybiliśmy tą podaż, czyli tu powinien być, po tym jak tu była podaż, no to tu powinien być od razu popyt. Wybicie górą, retest, rzeczywiście był popyt skonsumowany. Nadbicie góry, retest. Okay. Nadbicie góry. Wszystko, co było możliwe do skonsumowania, zostało skonsumowane. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, idąc dalej w las. Czyli te poziomy tutaj w okolicach 112,60, 112,40, cała ta strefa żółta, tak naprawdę biorąc pod uwagę ten ostatni tutaj podjazd, to te poziomy nie były testowane. No i chociażby z perspektywy trampoliny, tak, próba zejścia w te poziomy to byłoby 1, 2 i trójka tutaj retest i próba zdobycia przewagi. Wszystko, co w okolicach tych poziomów na ten moment, tak jak pokazywałem, kwestia, że jeśli wyjdziemy z konsolidacji podwójnym swingiem i przetestujemy, to zmieni moje podejście do tego, do tej góry. Natomiast tak jak to rozrysowaliśmy przed chwilą, kwestia szukania tutaj spajków do tego, żeby je odrzucić z perspektywy dolara z jenem. Odrzucenie spajków, czyli inaczej mówiąc, rynek idzie po jakieś stop lossy i cofa, i tutaj z bardzo ciasnym stop lossem próba poszukania. Na ten moment wygląda, że to mogą być okolice 114, 19, 22, a powyżej to mogą być na przykład okolice 114, 30, tak? A wszystko wpisuje się w scenariusz związany z zieloną górną belką, a wiemy, że zielony kolor na dzień to podaż wynikająca, znaczy inaczej, zielony kolor to są poziomy związane z wykresem dziennym. Czyli ten dolar z jenem, ten scenariusz tutaj wykonał 3 do 1. Możemy sobie te rzeczy pousuwać. Ja myślę, że teraz to są dwa istotne punkty, ta cała strefa żółta, tak? Czyli Azja High, Europa High, bardzo, bardzo istotne poziomy z perspektywy tego, co może dalej się dziać na dolarze z jenem. W dniu dzisiejszym, z perspektywy day tradingu. Natomiast my wracamy tutaj, gdzie realnie siedzimy na rynku. Kwestia ataku na poziomy, o których rozmawialiśmy, że dobrze byłoby zobaczyć atak na te poziomy. No wyjście górą to będzie potwierdzenie tego, że to, co widzieliśmy do tej pory, to była kwestia manipulacji. Oczywiście jeszcze kwestia, jak wyjdziemy tutaj do góry. Funt w międzyczasie poszukał stop lossów, znaczy inaczej. Skąd wiadomo, że poszukał stop lossów? No kwestia tego, jak tutaj w ciągu ostatnich 10 czy teraz 15 minut się zachowujemy w ramach tych poziomów wynikających z wykresu 5-minutowego. Ja tylko przypominam o tym, że z perspektywy próby zdobycia odrobiny przewagi na rynku poniżej 32,22, mamy belkę wyrysowaną i zaraz spróbujemy jeszcze przed publikacją danych zobaczyć, co my tam mamy z perspektywy, czy my to możemy chociaż odrobinę zawęzić w jakiś sposób. Gdzie jest najniżej? Najniżej schodziliśmy stąd. No tutaj ciężko mówić o jakimś. Wstawimy sobie po tych minimach tutaj.
Czyli coś w okolicach, gdyby był jakiś spike w dół na danych, coś w okolicach 32, no 45 pipsów, trochę dużo, tak? Czy są pytania? My sobie poczekamy jeszcze na publikację danych. Nie jest tak, że musimy skończyć. Mam nadzieję, że nie jest tak, że musimy skończyć równo o czasie. Zobaczymy tą reakcję na dane z Wielkiej Brytanii. No, na 5 minutach ten atak na te poziomy, o których rozmawialiśmy, na razie jeszcze nie jest najgorzej, bo tutaj ewentualnie spajkiem. Natomiast to, czego byśmy nie chcieli zobaczyć, to zamknięcia poniżej 16,34. Czyli chcieliśmy najpierw wrócić powyżej 16,34, teraz z perspektywy krótkich horyzontów czasowych, no już jakby nie chcielibyśmy zobaczyć powrotu poniżej 16,34, czyli ewentualnie jakiś spike i próba odwróconej głowy z ramionami dla tych, którzy wolą tego typu podejście, tak? Odwrócona głowa z ramionami. To byłoby coś na zasadzie około 15-20 pipsów. Spokojnie te nasze 3 do 1 powinny zostać osiągnięte. Zejście poniżej 34, no to ten stop profit, bo w tej chwili to my mamy już nie stop lossa, tylko stop profit. No, różnica polega na tym, że cofnięcie i wyrzucenie z rynku nie wiąże się ze stratą, a po prostu z jakimiś tam drobnymi. Okej, mamy jakieś 2 minuty do publikacji danych z Wielkiej Brytanii. Rynek próbuje fałką zanegować to zejście. Ale co my mamy teraz z perspektywy tutaj tego, co widzimy na wykresie 5-minutowym, żeby też była jasność? No, mamy przede wszystkim kwestie związane z tym, że mamy potencjalną podaż na 5 minutach. Z czym to się może wiązać? No, może się wiązać z tym, że rynek na dane zrobi tak i pojedzie w kierunku 32. Ewentualnie kwestia próby wybicia. Jeśli zrobimy wybicie dwoma swingami na takiej zasadzie, nie że pierwsze cofnięcie sięgnie tej manipulacji, tylko zrobimy to na dwa swingi, bardzo mocno się będę zastanawiał nad tą podażą, jeśli chodzi o maksy azjatyckie, bo myślę, że wtedy stop lossy będą w grze. No ale to za chwilę nam wyjdzie. Marek pyta, na ile pipsów daje stop lossy. Marku, przy day tradingu ja nie powiem, że codziennie mi się zdarza. Zdarza mi się, że są to stop lossy rzędu 5-6 pipsów, natomiast takim średnim stop lossem gdzieś przy day tradingu jest między 8 a 14, tak? Im niżej, tym lepiej, bo ja potrzebuję jak najszybciej, ja to tłumaczyłem poprzednim razem, ja potrzebuję wejść i wyjść z rynku, tak? Wejść i wyjść. Okay? Czyli ja znacznie szybciej jestem w stanie zrobić to, mając stop lossa 10 i wyjściowe muszę mieć 3R. To może być więcej R i później rynek to weryfikuje wszystko, tak? Ale przy 10 stop lossach znacznie łatwiej jest ugrać 30 niż przy 40. Day trading, no nie można robić day tradingu ze 40 pipsami stop lossu i grać w 120, wiem, jaka jest zmienność na euro dolarze. Ok? Nie ma za co, Marku. Na minucie to wygląda jeszcze inaczej.
Tak to wygląda mniej więcej na minucie. A wzrost na funcie odrobinę pomaga naszemu euro-dolarowi tutaj. Biorąc pod uwagę ostatnie dwie kombinacje, wyjście górą, no nie chciałbym podnosić jeszcze bardziej tego stop lossa, bo zaraz się zrobi, no jest, albo że się tak wyrażę, wóz albo przewóz, niech jeszcze podjadą odrobinę wyżej. Dane lepsze od przewidywań tutaj, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Przede wszystkim, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to na powrót powyżej 50. Próbując to szybko przełożyć na rynek, gdybym ja mógł ruszyć rynkiem, bo to tak trzeba podejść, gdybym ja mógł ruszyć rynkiem, to i tak wydaje mi się, ok, jedną rzecz zrobiliśmy przed danymi, kwestia stopów. Dobre dane, czyli wszyscy gdzieś tego funta próbują kupować. Ja myślę, że jakbym był w stanie ruszyć tym rynkiem, to mimo wszystko zjechałbym aż w okolice 32,15, jeśli by się dało. Na razie wzięte te stopy i tutaj z perspektywy wykresu Jesus minutowego, no to jest teraz kwestia obserwacji tych poziomów, gdzie te stopy były brane, czyli okolice 32,40. Okay. Gdyby nie Bank of England, to pewnie cofnięcie już w te poziomy tutaj 32,40 być może by mnie interesowało. Jestem ciekaw, jak tu się zachowają. Jeśli miałbym próbować podejść pod funta, to co wyznaczyliśmy sobie wyżej. No teraz po dobrych danych każdy John i jego pies spodziewałby się ewentualnie próby kontynuacji do góry. No to tutaj my żadnej przewagi na tym nie... Tutaj to jest standardowe myślenie. Niestandardowe myślenie, że jeszcze pojadą głębiej w kierunku 32,05 i jeśli będą mieli odbijać, jeśli funt miałby zyskiwać, to tutaj ewentualnie byłaby kwestia zdobycia przewagi. Oczywiście, jeśli ruszymy, bo będziemy mieli podwyżkę i to będzie jastrzębia podwyżka, to będziemy znacznie wyżej. Trudno, taki jest rynek, tak? Po prostu wyżej będziemy szukali miejsca do wejścia na rynek. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to ode mnie to tyle. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu, że przyszliście, mimo tego, że to 2 listopad, to wiadomo, jak to jest w związku z 1 listopada, wyjazdy i tak dalej. Także Państwu chciałem bardzo serdecznie podziękować, że dotarliście. Tickmillowi za zaproszenie bardzo serdecznie chciałem podziękować. Nie dajcie się złapać w pułapkę, jeśli chodzi o Bank of England. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Spokojnego dnia, później spokojnego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszły czwartek. Przypominam o spotkaniu z Pawłem we wtorek, jeśli chodzi o wstęp do rynku walutowego. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.